Państwa, w naszym regionie więcej chmur niż słońca, chociaż poranek był bardzo pogodny. To nie był ciepły. Mimo, te, mimo braku chmur, temperatura była niska, bo jak ja się obudziłam i spojrzałam na termometr, to była 5.30. Zobaczyłam na termometrze 2 stopnie powyżej zera. No aż mnie, proszę Państwa, zmroziło. Jeszcze sobie specjalnie otworzyłam okno, żeby poczuć ten chłód i dostałam gęsiej skórki, więc proszę się na pewno nie sugerować, tym słońcem za oknem, bo to tylko złudzenie, jest zimno, warto założyć coś na siebie, jeżeli mamy dopiero w planie wyjście z domu. Jeżeli chodzi o dalszą część dnia, bo do południa będzie utrzymywało się słońce, po południu będą większe zachmurzenia, pogoda będzie podobna do tej wczorajszej. Jeżeli chodzi o temperaturę, to w całym regionie świętokrzyskim temperatura będzie podobna. Na Wschodzie i na południu będzie 17 stopni, im wyżej. Na północ w Kielcach 16 i na północy również 16 stopni. Teraz strzałeczki wiadą z wiatrem. Proszę Państwa, wiatr będzie wschodni, umiarkowany i słaby. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie 988 hektopaskali, ale będzie wzrastać z godziny na godzinę. Jeżeli chodzi o biometr, ten póki co jest obojętny, ale będzie przechodził w korzystny, dlatego meteopaci nie powinni dzisiaj narzekać na ból głowy. Ale może teraz bym się skupiła na princie kwiecistym mojej sukienki, bo chcia Chciałabym dzisiaj z Państwem porozmawiać o kwiatach, o kwiatach balkonowych, proszę Państwa, bo maj to idealny moment do tego, aby odmianę, która y, będzie i trafi w nasz gust na ten moment, to tyle. Ja zapraszam Państwa za kilka minut. Do zobaczenia. Witam Państwa serdecznie, Paulina Jankowska. Dzisiaj, podobnie jak wczoraj, dużo chmur, szczególnie po południu, bo przed południem niebo było pełne słońca, było dużo tego słońca na niebie. Sytuacja, tak jak powiedziałam, z biegiem dnia będzie się zmieniać, ale o szczegółach porozmawiamy za chwilę. Zapraszam. Brać się do sklepu ogrodniczego albo do jakiegoś sklepu budowlanego, bo tam przecież też są kwiaty, i na przykład zakupić pelargonie. To są królowe balkonów, proszę Państwa, a każdy balkon ozdobiony takimi kwiatami jest dużo, dużo piękniejszy. A niewiele trzeba takim pelargoniom. Wystarczy dużo, dużo światła i w zasadzie ważne, aby ten grunt, ta ziemia była odpowiednio wilgotna i to tyle. One odwdzięczą nam się pięknymi kobiercami zwisającymi niekiedy na dwa, nawet trzy metry, a one odwdzięczą nam się, my się możemy odwdzięczyć im i być po prostu zadowolonymi, uśmiechniętymi ludźmi. A jeżeli chodzi o prognozę pogody na dzisiaj, to poranek był bardzo pogodny. Dużo tego słońca było w zasadzie w całym Naszym regionie, tak jak Państwo widzicie. Chmury, 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 ale na to poczekamy do popołudnia, bo póki co jeżeli chodzi o to słońce, będzie, będzie, będzie jeszcze, jeszcze do tego południa. Dalej termometry dzisiaj wskażą 17 stopni, to będą wschodnie i południowe krańce regionu, im wyżej Kielce i północ 1 stopień chłodniej. Także ta pogoda zapowiada się. Podobnie jak wczoraj, będzie pogodnie, proszę zabrać ze sobą okulary przeciwsłoneczne, te na pewno się przydadzą. Dziękuję Państwu i zapraszam za kilka minut. Nie? Wygląda na to, że szykuje nam się dzisiaj też pogoda dla bogaczy. E, może warto wziąć udział w loterii, będziemy mieli szczęście i coś tam nam się wygra. Kto wie? Proszę Państwa, jeżeli dzisiaj e, o pogodę chodzi, to w większości będzie e, na początku dużo słońca, potem troszeczkę więcej chmur na niebie. Temperatura 17 stopni wyniesie w najcieplejszym momencie dnia. E, proszę Państwa, i tutaj e, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz Staszów, e, Busko z 17 stopni im wyżej w górę 16 w kielcach i na północy jeżeli chodzi o wiatr ten będzie wschodni a ciśnienie atmosferyczne wyniesie 988 hektopaskali więc warto napić się kawy ale oprócz kawy warto zaczerpnąć łyka świeżego powietrza bo mimo że trochę chłodniej to będzie Przyjemnie na spacer na rower, a także warto pójść do biblioteki, wypożyczyć, wypożyczyć jakąś książkę. A jeszcze, proszę Państwa, na koniec o tych kwiatach będziemy Państwu opowiadać, bo to na ten moment życzę dobrego i przede wszystkim pogodnego dnia. I co? Do zobaczenia jutro!